I tak właśnie nakręciłem swój najdroższy odcinek ever. Zobaczcie, wziął na wahadełko Trout Master od marki Spro. Piękny, żółciutki pstrążek. Pierwszy dzisiaj. Po 5 godzinach chodzenia bez ryby w końcu rzeka wypłaciła. Chociaż tak. No, były jakieś odprowadzenia, ale nie były zdecydowane dzisiaj te pstrągi. Nie były zdecydowane po prostu. Spadł. No hej, ławica! Zobaczcie, za mną mamy śnieg i wróciła niestety zima. Chociaż mamy początek marca i powinna raczej witać nas wiosna, no ale mamy warunki, jakie mamy. Z racji tego, że są surowe, wybrałem się dzisiaj na Trout Area. Nie bez przyczyny oczywiście. Mamy niedługo zawody RDM Spin, paszoki RDM-u właśnie w formule Trout Area. Zatem dzisiaj chcę zrobić sobie mały trening przed tymi zawodami. Chcę po prostu przypomnieć sobie, jak łowi się pstrągi tęczowe, a przy okazji też chcę przetestować mój nowy sprzęt od marki Spin. Kołowrotek SP1 w rozmiarze 1000 oraz wędkę przeznaczoną do łowienia pstrągów tęczowych, tak zwaną wykołaczkę, jaką jest Trout Pro S-Bite w serii Trout Master. Jest to kijek, który naprawdę umożliwi nam rozkoszowanie się tym łowieniem dzisiaj, bo jest to finezyjny, bardzo delikatny, właśnie przeznaczony sprzęt do tego typu łowienia. Natomiast jeszcze przedtem rozwiążemy konkurs. Słuchajcie, Błażej Gawroński wygrał ostatni konkurs na plecionki Robinsona, także proszę cię o wysłanie danych mi do wysyłki przez Facebooka lub Instagrama, maila nawet, jak tam wolisz. A ja zachęcam was do oglądania dalszej części filmu, ponieważ pojawi się w tym odcinku konkurs na przynęty. Pamiętajcie, że konkurs będzie dla osób tylko subskrybujących mój kanał. A teraz zaczynamy głowy. Mam nadzieję, że będą dzisiaj skore do współpracy te pstrągi tęczowe. Tak więc bierzemy rękę w dłoń i rozpoczynamy dzisiejsze łowienie, wykonując pierwszy rzut. Oczywiście zaczynam od koloru żółtego, ponieważ zawsze mi się najlepiej sprawdza na tych rybach. Nie wiem, czy to one są karmione kukurydzą, czy co. Raczej jakąś inną paszą. To paszoki w końcu. Aj, był. Jak wiecie albo i też nie wiecie, paszoki się zacina po czasie. Nie jak sandacze, że jest branie i od razu się zacina. Tylko właśnie trzeba wyczekać moment, aż odpowiednio zaśnie ten pstrąg. Nie mając do czynienia przez długi czas ostatnio z pstrągami tęczowymi po jakimś roku przerwy, zapomniałem oczywiście o tej zasadzie, bo to jest nawyk oczywiście, jak się łowi okonie czy sandacze, to zaczyna się od razu. W końcu pierwszy. Dzień dobry, koleżko, dzień dobry. Ale fajnie się gnie ten kijek. Już mi się podoba ten kijek, a to dopiero pierwsza ryba dzisiaj. To nie jest żaden gigant, więc pozwolę sobie go tylko ręką wam pokazać z podbieraka. Tradycyjny, punktowany. Jak wiecie, paszoki się łowi nie na wielkość, a na ilość na zawodach, także wielkość nie ma znaczenia. W ogóle tam daleko, gdzie jest ten skraj wody z lodem, to walnął się pstrąg tęczowy, czyli potrafią też żerować przy powierzchni, co ciekawe, w taki zimny okres. Natomiast zapomniałem, bo już dawno nie łowiłem tych tęczaków, że one potrafią bardzo niszczyć gumy po kilku braniach. Trzecie branie już prawie się nie nadaje, bo jest tutaj poszarpana, no ale jeszcze ją założę ostatni raz. Całe szczęście mam dużo tych przynęt. Teraz trening, później pełne skupienie. Oczywiście tym razem z kamerą, bo chcę wam pokazać te zawody. Tak jak obiecałem, będzie cała seria zawodów w tym roku na moim kanale. Aj kurde, strzał był niesamowity. No niestety drugiej rybki nie było wam dane widzieć, natomiast złowiłem takową. Również na tego żółtego Big Fat Buga. Ten trochę większy i wziął zdecydowanie mocniej. Yeah.
Ale go wyczekałem fajnie. No i ten też coś chodzi. Też chciałbyś na spacer z pifenkiem. No i cały czas na tego żółtego nawalam póki co. Widzę, że rybki się ruszyły. Był taki przestój 2 godziny. Na początku coś się działo i później 2 godziny przerwy. A teraz jest kolejny. Drugi. Chodź tutaj. Dobrze. Jest. No ale Kubi, link w opisie oczywiście, jeśli macie ochotę. Wesprzesz mnie, a przy okazji pojechać sobie na paszoki ze skuteczną przynętą, jaką jest ta larwa mała. No i zobaczcie, już nie ma prawie wcale lodu. Wyszło słoneczko. Bardzo mocno natomiast wieje. Więc nie wiem, czy mnie słyszycie. Najwyżej dogram głos w studio. Jest, ale go wyczekałem. Szkoda. No i niestety pora przejść do smutniejszej części odcinka. Jak widzicie, tutaj jest statyw. Ustawiłem go tak, żeby był równy kadr. Troszkę wężej stawiając nogi, bo jest na tych drewnianych belkach, które teraz widzicie. Generalnie staram się robić dla was jak najlepsze ujęcia, dlatego kombinuję i stawiam statyw ostatnio na różne sposoby. Ciężko się nagrywa samemu. Statyw pomaga w tym nagrywaniu samemu, ale jak widzicie, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i tym razem statyw nie dał rady. Zawiało mocno, te nogi nie były szeroko postawione, tylko wężej właśnie, jak wspomniałem, że był równy kadr, bo te belki były dosyć wąskie i jakbym postawił szeroko nóżki statywu, to by po prostu jedna noga wystawała za tą belkę i by się nie trzymał statyw ziemi. No i zawiał mocno wiatr, statyw niestety poleciał, a razem z nim aparat. Niestety do wody, a nie na brzeg. Co teraz widzicie? Wyjąłem szybko baterię, wyjąłem szybko kartę pamięci, no i szybko pojechałem na serwis, kończąc tym samym łowienie Troutarea. Pojechałem na serwis, po czym przeczekałem jeden dzień i okazało się, że aparat jest nie do uratowania, płyta główna siadła, także jeden statyw i aparat poszły na dno. Straty są na około 2000 zł. I tak oto wracamy do roku 2021, jak Fifen nagrywał tylko z GoPro. No niestety, kamera nie do uratowania, tak jak wspomniałem. Ja jestem stratny w tym odcinku, ale wy nie musicie, bo kolejny konkurs przed wami, tym razem do wygrania przynęty Kubi Lures. Pstrągowo-koniowe. Generalnie, żeby wziąć udział w konkursie, musicie napisać najgorszy swój wypad na ryby i go opisać. Najciekawszy pomysł zostanie wynagrodzony tymi przynętami. Przynęty łowne widzicie je często na moich filmach. Po prostu są jedne z najskuteczniejszych, jakie przyszło mi używać w swoim życiu. Także zasady, myślę, bardzo proste konkursu. Trzeba zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, a także napisać w komentarzu swój najgorszy wypad na ryby. Mój już znacie, właśnie ten dzisiaj, co się wydarzył. Nie dzisiaj, ale w tym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Ja się zastanawiam, co dalej zrobię z tym fantem, bo nie chcę nagrywać naprawdę z całym GoPro. Mimo że zrobiłem ankietę i większość z was by chciała, tak? To ja mam taką wewnętrzną potrzebę zrobienia jak najlepszych ujęć, robienia jak najfajniejszych filmów i myślę, że kupię jeszcze raz to samo, to znaczy ten sam aparat, obiektyw mi jeden został, a później kupię jeszcze inny obiektyw. Natomiast muszę przyznać, że gryzłem się z myślami i nadal się gryzę, czy nie przycelować w jakiś mniejszy aparat, który będzie bardziej mobilny, na przykład Sony ZV-1, albo zupełnie w innym kierunku pójść, czyli w telefon. No nie wiem w sumie, czy to by był dobry pomysł. Na pewno byłoby bardziej mobilnie, a jakość może by była podobna, nie wiem. Często mi właśnie brakuje tego, żeby było coś pod ręką mniejszego i robienie fajnych ujęć, ale myślę, że w telefon też jakiś lepszy zainwestuje do robienia szybkich przebitek podczas nakrywania w na przykład pstrągowych rzeczkach, gdzie muszę targać ten wielki statyw z aparatem i często płoszę sobie pstrągi, dlatego może też te wyniki z tego, że w tym sezonie jeżdżę sam na pstrągi z tym wielkim statywem i głośno się zachowuję, jak go kładę, to może dlatego mam słabe wyniki w tym sezonie pstrągowe. No nie wiem. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wy macie jak najlepsze wyniki. Życzę wam naprawdę połamania kija z całego serca. I pamiętajcie, uwielbiam was i nie życzcie najgorszemu wrogowi, żeby utopił aparat, bo to nie jest najlepsze wspomnienie w życiu, nawet jedno z gorszych. Także trzymajcie się, już ktoś dzwoni i lecę odebrać. Sayonara!